pociąganiu tego autobusu można to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Kapitan Bugajski, Andrzej, dowódca zmiany JRG Jasło. Po otrzymaniu zgłoszenia zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia, które z informacji wcześniej już uzyskanych polegało na tym, że autobus wiozący osoby kursowym z PKS-u Jasło zjechał na pobocze. W wyniku tego zjechania nastąpiło przechylenie się autobusu. Na miejsce wcześniej została zadysponowana jednostka OSP Kołaczyce. Z informacji uzyskanych od tutaj strażaków z OSP dowiedzieliśmy się, że osoby, które jechały samochodem, wyszły o własnych siłach praktycznie z tego autobusu. Żadna osoba nie została poszkodowana. Został podstawiony autobus zastępczy, którym kontynuowali podróżni swoją drogę do Krakowa, bo to był autobus kursowy akurat do Krakowa. Wyciągnęliśmy autobus z jezdni, udrożniliśmy pas ruchu. Wiadomo, ile osób podróżowało tym autobusem? Z informacji od kierowcy, które uzyskałem, orientacyjnie około 28 osób. Nie jest mi w stanie po prostu powiedzieć, ile osób jechało, ale nikt nie odniósł obrazu wcześniej.